Witajcie w serii poradników wideo przygotowanych przez serwis Photobos.pl. Fotokalendarz. Za chwilę pokażę Wam krok po kroku, jak za pomocą Fotobos Designera przygotować fotokalendarz z własnych zdjęć, dodać w nim ważne daty, urodziny, rocznice, ozdobić kolorowymi tłami, ramkami i wesołymi klipartami. Zaczynajmy. Uruchamiamy program i klikamy ikonkę Nowy Album. Widzimy prosty kreator, który przeprowadzi nas przez wszystkie etapy tworzenia fotokalendarza. Wpisujemy nazwę naszego projektu. Nazwa ta ułatwi w przyszłości odszukanie konkretnego projektu. Ja nazwę swój Janek 2012. Teraz możemy przejść do kolejnego etapu, klikając strzałkę. W tym miejscu wybieramy typ produktu z listy. My wykonamy fotokalendarz roczny w formacie A4. Jak widzicie, program wyświetla najważniejsze informacje takie jak rozmiar i ilość stron, orientację papieru, możliwą ilość użytych zdjęć, ich format, bazową kolorystykę oraz końcową cenę. Wybieramy i przechodzimy dalej. Tutaj wybieramy zdjęcia, które zostaną użyte w naszym projekcie. Cały ten proces jest bardzo prosty. Odnajdujemy zdjęcia wśród struktury folderów, zaznaczamy, a następnie wczytujemy do galerii zdjęć za pomocą tej strzałki. Dużym ułatwieniem tego procesu jest uprzednie przygotowanie folderu z dwunastoma zdjęciami. Następnie wczytanie go na raz, co znacznie przyspieszy czas wyboru zdjęć. Jeśli dodamy niewłaściwe zdjęcie, zdjęcia, usuwamy je za pomocą ikonki z czerwonym krzyżykiem. Oczywiście nie musimy od razu dobierać wszystkich zdjęć. Możemy to zrobić w trakcie projektowania. Fotobos Designer umożliwia podmianę zdjęć na wypadek, gdybyśmy zmienili zdanie w trakcie projektowania. Jeśli wszystko się zgadza, przechodzimy dalej. W tym miejscu możemy wybrać gotowy szablon graficzny. Pierwsza strona sugeruje, jak może wyglądać fotokalendarz. Takie rozwiązanie daje możliwość, aby Twój projekt był oryginalny i ciekawy wizualnie, a stworzenie go potrwa chwilę. Ponieważ chcę stworzyć fotokalendarz roczny 2012, wybieram kalendarz jasny 01 i przechodzę dalej. W tej chwili program przygotowuje projekt według wybranych przez nas parametrów. OK, gotowe. Jak widzicie, PhotoBoss Designer zakończył swoją pracę w kilkanaście sekund. Od tej chwili czeka mnie tylko dopieszczanie, głaskanie projektu. Na dole widzimy wszystkie strony naszego produktu. Ponieważ nie dodałem od razu wszystkich zdjęć, spróbuję zrobić to teraz. Wybieram stronę fotokalendarza bez zdjęcia. W panelu po prawej stronie wybieram dodaj zdjęcie i wskazuję odpowiednią lokalizację. Potwierdzam zmiany, klikając strzałkę. Od teraz nasze zdjęcie widoczne jest w tej oto bibliotece zdjęć po prawej stronie. Aby umieścić je wewnątrz projektu, wystarczy, że złapiemy zdjęcie lewym przyciskiem myszki i przeciągniemy w odpowiednie miejsce w projekcie. Proste, prawda? Zajmijmy się więc kolorystyką tła. Domyślnie w tym kalendarzu tło jest jasne, więc wybieramy coś jasnego, jednolitego. Lub tło specjalne z teł dostępnych po lewej stronie. Aby dodać tło specjalne, grafikę, rozwijamy pole wyboru na dole i wybieramy ogólne. Z tego poziomu łapiemy wybrane tło i przeciągamy na edytowaną stronę kalendarza. Działa. Ja końcowo decyduję się na grafikę deseń 04. Oczywiście musimy dokonać tych zmian na każdej ze stron naszego kalendarza. Teraz pokażę Wam, jak dodać ważne daty do kalendarium. Dzięki temu już nigdy nie zapomnisz o imieninach teściowej. W menu Clipart odszukujemy tak zwaną markę. Mówię o tym symbolu zakreślonego kółka. Teraz przeciągamy je na odpowiednią datę. Dopasowujemy rozmiar do wielkości czcionki w kalendarium i dodajemy tekst z opisem. Z menu górnego wybieramy projekt, tekst, Dodaj tekst. Wybieramy lokalizację. Wpisujemy na przykład urodziny mamusi, i potwierdzamy, OK. Jeśli pozycja napisu nam nie odpowiada, szybko to poprawiamy. Tym sposobem możemy dodać nieograniczoną liczbę ważnych dat. Poza markami świąt nasz projekt może zostać przeozdobiony wesołymi klipartami, dzięki czemu nabierze niepowtarzalnego charakteru. I stanie się unikalnym prezentem na każdą okazję. Zobacz, jakie to łatwe. W rogu naszego zdjęcia umieszczę kwiatki, ptaszka i słonia. Możemy również zmienić ramkę wokół zdjęcia, jego efekt kolorystyczny, czy wspomniany już kolor tła. Tym sposobem stworzyliśmy nasz własny fotokalendarz z naszymi ważnymi datami. Teraz możemy przejść do ostatniego etapu zamówienia. Akceptujemy zamówienie, uzupełniamy dane do wysyłki i czekamy na kuriera. Szczegóły tego etapu do obejrzenia w kolejnym poradniku. Miłego projektowania!